Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj, jak już widzicie, dla odmiany z lasu sosnowego. Nie z tych buczkowych i dąbkowych chaszczy, a z takiego grubszego lasu. Dostałam cynk, że są podgrzybki. No i co? Koszyk mam. Godzina 8:30. Wybrałam się z taką cichą nadzieją, że będę pierwsza, że będzie cisza, będzie spokój, samotność. Na planach tylko się skończyło i marzeniach, bo już ludzie są. No, jednak konkurencja nie śpi. Każdy chce nazbierać grzybków. No, ja zanim do lasu ruszę, to muszę zrobić obrządek, poobkarmiać wszystkie zwierzątka, obrządzić je i dopiero wtedy mogę myśleć o przyjemnościach takich jak te. Ale jak grzyby są, to starczy dla każdego. Wesoła gromadka chodzi koło mnie. Ci, którzy byli przede mną, ojciec z dwójką dzieci. Dzieciaczki dzielnie zbierają grzyby. Ten mały chłopczyk jest niesamowity. Chodzi, kosi jak stary grzybiarz. Fajnie jest, jak jest konkurencja, zbiera się. Człowiek nie jest sam. Czasem chce się takiej ciszy, co przed chwileczką mówiłam. Samotni, ale jak jest ktoś obok, całkiem inaczej to jakoś tak wygląda, jest jakaś taka radość, ten las żyje, nie jest taki smutny, taki ponury, że jesteśmy tutaj sami. Osobiście lubię, jak są inni grzybiarze. Tyle w koszyku i są kolejne. Podgrzybków, z tego co tutaj widzę, jest dosyć sporo. Tamci ludzie również schylają się co chwilkę. Jest, jest. I nie ma dużo robaczywych. Nie ma podgrzybków takich z tymi pchełkami. I pytanie. Wykręcanie czy wycinanie? Powiem Wam, że jedno i drugie ma swoich zwolenników, swoich przeciwników, ale jedno i drugie jest metodą dobrą. Grzyby nie zginą przez to, że go wytniemy. One rozmnażają się z zarodników, które znajdują się pod kapeluszem, a nie z korzenia. Grzyby z korzenia się nie rozmnażają i pozostawiony korzeń w runie leśnym, w mchu, niestety nie doprowadzi do wyginięcia grzybów. To jest bardzo błędne myślenie, także wykręcanie, wycinanie, obie metody są jak najbardziej dobre. Ale się tu trafiło. Zobaczcie. Pod spodem, jak się przyjrzycie, młody owocnik, tak? Tego nie widać. On ma taki spód aksamitny, bardzo zwięzły. Im starszy, tym bardziej widać setki, tysiące mikrodziurek. I to właśnie w tych mikrodziurkach znajdują się zarodniki grzybów. One przez te zarodniki wylatują i rozsiewają nam nową grzybnię. Tak namnaża się grzyb. Są też nieraz zdania w komentarzach, które mnie śmieszą. Zbieracie wszystkie grzyby, wyzbieracie, grzyby wyginą. Grzyby nie wyginą, bo jeden dorosły owocnik produkuje miliardy zarodników. Nie jesteśmy w stanie, choćbyśmy pękli, wyzbierać wszystkich grzybów, bo to albo spleśnieje, nadpleśnieje, więc go nie bierzemy, przegapimy. Przychodzi jesień, ludzie są już wysyceni. Grzybnia, jeżeli pracuje, to ona wytwarza ogrom grzybów. Oczywiście muszą być odpowiednie warunki ku temu. I taki jeden grzyb
potrafi rozsiać naprawdę bardzo ładną grzybnię. O, tutaj jest w jeszcze takiej większej fazie rozwojowej i tu teraz dokładnie widać te dziurki, przez które zarodniki się wysypują. W młodym owocniku te zarodniki są jeszcze umiejscowione w środku, nie wylatują, ale jak już te dziureczki się otwierają, tak jak tu, to te zarodniczki wylatują. I zanim my takiego dorosłego, dużego kapcia zbierzemy, to on już się rozsieje. Także tutaj takie zdania to można wsadzić sobie między bajki dla dzieci i lepiej nie pisać pierdół, jak się nie wie. O, cię kręcę. A tego to się tutaj w ogóle nie spodziewałam. Dwa piękne prawdziwki. W tym lesie sosnowym? Tu jeszcze nigdy, chodzę od lat i w życiu tutaj nie znalazłam prawdziwka. A? Jednak zawsze ten pierwszy raz musi być. Zakrywamy dokładnie grzybnie. Grzybnie po wyrwaniu, wycięciu czy czymkolwiek grzyba trzeba zakryć, żeby nie dochodziło do parowania. Dwa piękne, młode owocniki prawusków. I zdrowe. Dzisiaj od razu czyszczę na miejscu. Mam troszkę więcej czasu. Mniej takich ścisłych obowiązków w domu, to czyszczę je od razu, żeby nie przynosić sobie kolejnej roboty do domu. Żeby był taki solidny, porządny wysyp grzybów, to trzeba odpowiednich warunków, bo nieraz padają deszcze i dziwimy się, że jeszcze nie ma grzybów, jest wilgotno, a grzybów nie ma. To, że padają deszcze, nie oznacza, że będą grzyby. Musi być odpowiednia temperatura w nocy. Noce muszą być w miarę ciepłe. Oczywiście grzybnia musi być napita, bo nieraz jest tak, że chociażby nawet ostatnie lata, mamy lata wielkiej suszy. Przez całe lato wysycha, wysycha, wysycha i żeby później ta grzybnia się odrodziła, żeby to wszystko ruszyło, niestety trzeba czasu. Czasu, wilgoci i ciepłych nocy, ciepłych dni. A do tego też i księżyc odgrywa bardzo ważną rolę, bo jeżeli jest tuż przed pełnią, czy pełnia, to one po prostu nie rosną. Największy wysyp grzybów, najintensywniejszy ich wzrost jest zawsze około tydzień po pełni. Jak zbieram podgrzybki, czy w ogóle jakiekolwiek grzyby, to biorę je zawsze z całym ogonkiem, z całą nóżką. Dużo ludzi bierze tylko kapelusz, nóżka długa zostaje w lesie. To jest błąd, bo w nóżce znajduje się najwięcej cennych takich składników. Nóżka jest twarda, owszem. Kapelusz jest bardziej miękki, można z niego zrobić marynaty, ale z nóżek też marynowane nóżki bądź nóżki w sosie są przepyszne, czy nawet jak suszę, to z całymi nóżkami. Obcinam od kapelusza i nóżkę też suszę, bo później uszka mają bardziej taki wykwintny smak, część miękka z częścią twardą tworzy idealne połączenie do bazy farszowej, do pierogów, do gołąbków, do krokietów, do wszystkiego. Także u mnie zawsze zbieraliśmy z całymi nóżkami
I grzyby również suszymy z nóżkami. Jak sprzedaję suszone grzyby, to również z całymi nóżkami. Pierwszy raz pamiętam, jak zaczęliśmy sprzedawać, to każdy chciał sam kapelusz. No ale później jakoś tak przekonali się. Wytłumaczyłam chyba wielu osobom, że jednak ogonek też jest cenny. Przekonały się i dzisiaj, jak dzwonią o podgrzybki pani Reniu, ale z nóżkami. Ja mówię, tak, tak, już wiem. Także u mnie są z całymi nóżkami. Wszystko w grzybie jest wartościowe i szkoda jest zostawiać tyle cenności. Nie po to łazimy, chodzimy, zginamy się, zbieramy. W lesie jest dane, żeby to wyrzucać, pomijać. Błąd. Ja zbieram. 40 minut w lesie i mam cały kosz. Idę do samochodu, bo wziąłam sobie przezornie dwa kosze. Ten zostawię i przyjdę jeszcze. Nazbieram drugi. Akuratnie wejdzie mi na suszarnię. Kosz zaniosłam już do samochodu. Mam drugi. Współtowarzysze, którzy chodzili przed chwileczką tutaj. Tata z dwoma synami nazbierali po pełnym czubatym wiadrze. Pojechali do domu. O, jest maluszek. Ale jest już kolejny amator grzybowego szaleństwa. Kolejni ludzie, tu jest jeden pan, tam dalej z boku jest cała rodzinka z dziećmi i zbierają tu, gdzie przed chwileczką zbierałam ja i ten tata z dwoma synami. A ten jak tutaj wrósł? Jak tu się do niego dobrać? Chodź tu malutki. Grzybów jest tak dużo, że wystarczy dla każdego. Jedna osoba nie jest w stanie wszystkich wyzbierać. Są ich ogromne ilości. Dzisiaj ludzi jest dosyć sporo, ale mimo to każdy wychodzi z pełnymi koszami, wiadrami. Ja osobiście zbieram zawsze do koszy. Nie jestem zwolenniczką zbierania grzybów do wiaderek, a już absolutnie nie do reklamówek. Z tego względu, że grzyb jest produktem bardzo krótkotrwałym. W reklamówce folii zamkniętej dochodzi szybciutko do procesów zaparzania się. A co za tym idzie gnilnych, te grzyby są później takie, wiecie, flaknięte, ciapnięte, zmiażdżone, zduszone, one nie oddychają. No i tak jak dla mnie do suszenia, tracą one troszeczkę na wartości. No ale każdy ma swój styl, ma swój gust. I tutaj naprawdę nie neguję tego. Jeżeli ktoś lubi zbierać do reklamówki, no to dlaczego nie? Ja jestem przeciwniczką. Mam koszyki i zbieram do koszyków. Na razie jest tylko kilka grzybków, ale za chwilkę będzie pół kosza. I kolejne dwa prawdziwki w miejscu, gdzie w ogóle bym się ich nie spodziewała. Tam troszeczkę dalej znalazłam dwa i tutaj kolejne dwa. Połączyłam się i zobaczcie, jakie są grzyby.
jeden koło drugiego. Są malutkie, są już takie troszeczkę większe i duże. To zależy, gdzie kto dotarł. Jeżeli już przede mną ktoś był, to te większe są wyzbierane. Jeżeli nikogo nie było, to są takie, jak widzicie. Grzyby naprawdę nie przezbiera ich tutaj. Starczy dla wszystkich, naprawdę wystarczy dla wszystkich. Ja też, żebym to jeszcze tutaj w koło zebrała, tam jest jeszcze jeden taki, o, na pewno go już widzicie. I będę miała czubaty kosz i pójdę do samochodu, nie patrząc już na grzyby. O, tu są jeszcze kolejne. Bo nie doniosę go po prostu, a nie będę ściągać kurtki, żeby pakować grzyby. Mam dwa koszyki i to w zupełności mi na dzisiaj wystarczy do przesuszenia. Tam są kolejne. No cóż, no zbieram się, powyciągam je, powykręcam. Poobcinam i prawdopodobnie będzie kosz. Zebrałam wszystko to, co było wokół kosza i jest tego tyle. Poczyszczę, no i będę miała solidny kosz. A nieopodal jest kolejna rodzina z dziećmi. Ja i moje grzyby. Dwa kosze podgrzybków, w tym 5 prawdziwków. Nie spodziewałabym się, że one tutaj będą, no a jednak były. Ale jak są grzyby, to będą wszędzie. 3 godzinki w lesie, relaks niesamowity. Powietrze bardzo fajne dzisiaj, bo nie ma słońca, nie ma wiatru, jest pochmurno, troszeczkę wilgoci, bo wczoraj pokropiło, więc no taki spacer naprawdę jest relaksujący. Ludzi jest, są ludzie, ale nie ma takiego tłoku, żeby jeden drugiemu chodził za tyłkiem. Są dzieci, są całe rodziny, każdy zbiera i każdy wychodzi z pełnymi pojemnikami grzybów. Jest ich bardzo dużo i są młode. Nie są jeszcze takie stare kapcie, one dopiero zaczęły żyć, zaczęła dopiero grzybnia ruszać i taki większy grzyb, no to jest rzadkość. Jeszcze na chwilę obecną jest bardzo dużo młodzieży. Jeżeli utrzymają się sprzyjające warunki, to grzybów będzie jeszcze jakiś czas dużo. A jeżeli przyjdzie słońce, wiatr, bezdeszczowa pogoda, to kilka dni i praktycznie będzie po grzybach. Dopiero może później gdzieś tam w drugim rzucie jeszcze się pojawią. Zobaczymy. Póki co będziemy na pewno na grzybki chodzić. A dzisiaj jadę do domu. Edziu został w domu. Do lasu się nie wybrał, bo boli go noga, ma problemy troszeczkę i chodzić po lesie byłoby mu ciężko. No i tak się uzupełniamy. On robi to, co jest do zrobienia w domu. Pilnuje tam suszarek, nastawia kolejne warzywa. Ja w tym czasie, jak on robi tam, to mogę iść na grzyby. No, nosi go trochę, bo uwielbia chodzić po lesie, uwielbia zbierać grzyby. Pracy w domu jest też bardzo dużo, no ale tak mówi, no jak ja siedzę w domu, bo nie pójdę tam, to będę robił tu, a ty idź, zbieraj grzyby. No i tak ja w lesie, Edziu w domu, ale teraz jadę. Już czeka na mnie kawka. Zaraz będziemy pić kawę. A wam, kochani, życzę takich zbiorów. Pięknych zbiorów, grzybów robaczywych. Troszeczkę jest. Jak pierwszy kosz zbierałam, to ich nie było. Gdzieś, nie gdzieś, sporadycznie, ale tam w kolejnym oddziale było już ich zdecydowanie więcej. Trzeba przeglądać, ale mimo to grzybów jest bardzo dużo. I życzę wam takich zbiorów, życzę wam grzybów, bo wiem, że nie w całej Polsce one są. To tam, gdzie ich nie ma, życzę deszczu i życzę, żeby jednak były. Do następnego.